Cześć, mam na imię Krzysztof, od 20 lat jestem właścicielem warsztatu, który montuje instalacje gazowe do samochodów. Chciałem wam zaprezentować dzisiaj samochód Audi A6 z silnikiem TFSI, tak zwany Dual. Moi kochani, ponieważ to jest pierwszy samochód, nie pierwszy jaki Krzysztof zamontował gaz, ale pierwszy o jakim musi opowiedzieć, w związku powyższym ja troszkę wspomogę. Przede wszystkim zaczynamy od zbiornika gazu, który w tym przypadku jest, tak jak za dawnych lat były zbiorniki walcowe w głębi bagażnika. I dlaczego tak jest? Ponieważ akumulator jest umiejscowiony pod kołem zapasowym, koło zapasowe leży płasko i z tego też powodu, a bagażnik jest dosyć głęboki, znaczy głęboki, nie głęboki, ale głęboki od tyłu patrząc, pojemny, więc ten rodzaj zbiornika jest tutaj, Krzysztof uznał, że optymalny. Poza tym, tak jak mówiliśmy na wstępie, akumulator jakby determinuje taką opcję. Dokładnie, nie trzeba po prostu przebudowywać akumulatora w inne miejsce. Wlew gazu jest? Pod klapką. Całkowity, bez dokrętki, bez adaptera jest całkowity. Czyli po prostu, tak? Całkowity się tankuje bezpośrednio, bez wkręcania jakichkolwiek adapterów. Wlew gazu zmieścił się całościowy. Wystarczy tylko otworzyć klapkę, zapiąć pistolet do tankowania i możemy zatankować. I w zasadzie dla kierowcy to jest pierwsza ważna rzecz. Drugą ważną rzeczą jest panel DG7, który musicie wiedzieć, że stosujemy tutaj takie rozwiązanie, że jest 5 diod kolorowych, które też można dowolnie konfigurować kolorystycznie, co jest takim fajną rzeczą, jeśli chodzi o KME, dlatego że różne samochody mają różne kolory wyświetlaczy. No, pod oświetlenie wnętrza czy dyski. Tak, i w takim momencie, kiedy kierowca uruchomi zimny silnik, to instalacja gazowa jeszcze nie jest gotowa do pracy, ponieważ reduktor musi uzyskać minimum te 30 stopni, żeby było możliwe zamiana gazu w stanie skupienia, żeby była możliwa zamiana fazy ciekłej w stan lotny, reduktor musi się rozgrzać. Żeby się reduktor rozgrzał, musi się rozgrzać silnik i w pierwszej fazie kierowca na panelu DG7 będzie widział stopniowo zapalające się kolejne diody, które będą właśnie wskazywały na to rozgrzewanie się reduktora. Stopień nagrzania właśnie reduktora. Stopień nagrzania reduktora. Następnie nastąpi to cyk i już wtedy jeździmy o połowę taniej na gazie. Ponieważ tutaj jest wtrysk dualny, czyli Volkswagen, no grupa Volkswagena, Volkswagen Audi zastosowała wtrysk benzyny zarówno pośredni, jak i bezpośredni, to powoduje, że musimy tutaj nasz najnowszy system KME Direct 2 zastosować, sterownik. W sterowniku tym mamy olbrzymie możliwości, między innymi dlatego Krzysztof się zdecydował z nami na współpracę jako warsztat autoryzowany. Tak, dokładnie. Bardzo dobry zresztą sterownik i bardzo dużo możliwości daje do regulacji w ogóle, do każdego auta można go z łatwością przystosować. Również do samochodów po tuningu. No i tutaj musimy pozdrowić kogo? No naszego kolegę Mariusza, doradcę. Tak, dokładnie. Pozdrawiamy i no miła współpraca w ogóle jest z panem Mariuszem. Zresztą od wielu lat, bo pan Mariusz wcześniej pracował w innej firmie, a w tej chwili nadal z nami utrzymuje kontakt, pracując w firmie KMA jako po prostu taki, można powiedzieć, człowiek techniczny. Tak jest. W związku powyższym, jeżeli każdy wyspecjalizowany gazownik ma szansę skorzystać z bardzo wielu ustawień, jakie daje możliwość sterownik KME Direct, to jeszcze więcej możliwości zawsze tą wiedzę posiada nasz doradca techniczny, no bo szkolenia, jakby to, co my rozwijamy. Ja w tej chwili na przykład już jeżdżę na modelu 3, który w tej chwili trwają badania, ale tutaj mamy model 2. Silnik ma 252 konie. 252 konie. W czterech cylindrach. I ja zawsze chwalę bardzo te silniki, ponieważ silniki na wtrysku bezpośrednim mają niesamowity dół. Jest bardzo wysoka kultura pracy tego silnika i uważam, że ten silnik łączy w sobie dynamikę i ekonomię. Ciężko jest połączyć te dwie rzeczy, ale tutaj dzięki właśnie temu zaawansowanemu systemowi podwójnego wtrysku jest to możliwe. No a my tą lwią część benzyny zamieniamy na gaz. Zawsze pada pytanie, jaki jest dotrysk tej benzyny. Co byś powiedział tutaj na ten temat? 10-15% w stosunku do ogólnego spalania jest dotryskiwane, można powiedzieć. Gdzieś trzeba liczyć pół litra na cylinder, no to tak gdzieś 2 litry w sumie na spalanie tam 11 litrów czy 10 litrów przy takim samochodzie jak te Audi właśnie.
Przy jeździe jakiejś spokojnej na tempomacie w trasie, to podejrzewam, że zejdziemy nawet poniżej litra tego dotrysku. No, w zależności też od warunków jazdy i czy to jest trasa, czy miasto, wiadomo, że ten dotrysk nie jest to równo podawany, tylko po prostu sukcesywnie zależy od obciążenia tak samo, nie? Jak spala większa prędkość, potrzebuje więcej paliwa, ten dotrysk też jest większy. Jak się jedzie w mieście, jest mniejszy z kolei, no bo tego paliwa w ogóle ogólnie jest potrzebne dużo mniej. Słuchajcie, ponieważ film ten nagrywamy na przełomie listopada i grudnia, już jest zimno i musicie wiedzieć, że gaz zimowy ma przewagę propanu, czyli ma 60% propanu, 40% butanu. Gaz letni ma odwrotnie, dlatego zimą będzie auto zawsze gazu paliło troszeczkę więcej. Oczywiście nasze sterowniki dostroją optymalnie tą mieszankę, no ale zima zawsze powoduje, że jest dłuższa faza rozgrzewania, no i gaz ma mniejszą kaloryczność, ale ma lepszą prężność gazu, ponieważ butan daje więcej buta. Ja to zawsze tak tłumaczę, lepszy but jest od butanu, tak, tak. Ale jak jest zimno, to butan by się nam nie chciał rozprężać. Dokładnie. No w ogóle mówiąc jeszcze o tym sterowniku, który po prostu tej drugiej wersji tutaj, która się pojawiła od, no już można powiedzieć, od jakiegoś czasu. I dodatkowo jeszcze jest ta wersja Dynamic, którą można sobie zainstalować i wtedy dużo więcej funkcji jest w sterowniku i dużo więcej właśnie problemów rozwiązuje właśnie ta funkcja Dynamic. Nie będziemy może ukrywali, że to jest Audi, którym jeździ na co dzień twoja żona, ty troszeczkę też. Tak, tak. Jaką zauważyłeś w praktyce różnicę na dynamiku? Znaczy się, no, dużo, dużo lepsza praca, dużo lepsza kultura pracy i można powiedzieć, że wyeliminowane zostały jakieś tam małe niuanse, które w sumie też nie były wyczuwalne, takie jakieś tam przy przełączeniu. W tej chwili bardzo to płynnie jest regulowane i bardzo dobrze sterownik jeszcze koryguje. Widać to po korektach przy regulacji, że sobie dobrze radzi. Do iluś tam procent sam sobie tam potrafi ustalić tą dawkę, nie? Na podstawie właśnie korek i tak dalej. No ja powiem tak, w tej chwili nowoczesne silniki na wtrysku bezpośrednim stosują zmienne strategie sterowania. W związku powyższym, bo ludzie też się, no każdy wie, że do pośredniego wtrysku, no to praktycznie jaką byśmy nie założyli instalację, to w zasadzie każda działa. Natomiast przy wtrysku bezpośrednim to już jest wyższa filozofia, a tutaj no, mamy możliwość po prostu, nasz sterownik KME również ma zmienne strategie, jakby potrafimy wyczuwać intencje sterownika benzynowego i do tego się dostosować. I stąd jest ta niesamowita elastyczność i kultura pracy. Także co, w tym odcinku myślę, że nie będziemy rozwijać szczególnie jakichś technicznych tematów, wysoce technicznych, tylko po prostu wszystkich z okolic Szamotu. Krzysztof ma tu niedaleko do toru Poznań. Ma piękną kolekcję modeli samochodów. Jest też motocyklistą. Także jeżeli serdecznie was zaproszę do warsztatu CarMax i do Krzysztofa. Link znajdziecie pod filmem. Z Poznania zapraszamy tak, też. Tak, zapraszamy. Poznań, okolice. Zresztą tak już dużo klientów posiadamy z tych okolic, ale zawsze od przybytku głowa nie boli. Czym więcej, tym zawsze lepiej i dla nas i każdy będzie miał zawsze poprawnie i odpowiedni system zamontowany w swoim samochodzie. No i potem tylko nie pozostaje nic innego jak okresowy serwis, wymiana filtrów. Zawsze podczas tego serwisu trzeba podłączyć komputer, sprawdzić, czy wszystko działa, czy korekty są prawidłowe, żeby potem nie było jakichś dziwnych tekstów typu, że na przykład się... Częste pytanie, tutaj teraz doszliśmy do tematu, bo ty Krzysztof też naprawiacie głowice, regulujecie zawory. Też robimy regulacje. Częstym pytaniem jest właśnie, a co z trwałością takiego silnika na gazie? Znaczy, jeśli się dba o samochód, serwis szczególnie trzeba robić w porę instalacji gazowej, bo to też ma wpływ. Późny serwis ma wpływ na niepoprawną pracę wtryskiwaczy gazowej, bo szczególnie przy kiepskiej jakości gazu one się zaklejają, ten samochód nie chodzi poprawnie, trzeba często filtry wymieniać. A jeśli się kontroluje przykładowo, no można powiedzieć tak, są silniki, co gazie w ogóle nic nie przeszkadza, są silniki, które po prostu, no niektóre firmy nawet piszą, że się nie montuje do tych silników instalacji gazowej, na przykład jak firma taka holenderska, firma Prince akurat, że ma listę, do których nie można montować. My montujemy do każdych, po prostu trzeba dbać o tak samo o instalację gazową, jak i o silnik, zwłaszcza jeśli są zawory regulowane płytkami czy szklankami. My dokonujemy jakby takiej regulacji i taką regulację powinno się stosować na instalacji gazowej co 40 tysięcy, gdzieś około kilometrów.
I w ten czas te samochody będą jeździły, żadne gniazda, żadne zawory się nie będą wypalały, bo zawory się wypalają wówczas, jeśli kasują się luzy zaworowe, a zwłaszcza, że jest temperatura troszeczkę wyższa w spalania jak benzyny, chociaż gaz w ogóle jest bardzo podobnym parametrami do benzyny, aczkolwiek minimalnie jest spalanie wyższe, bo jest oktan wyższy tego paliwa, to w ten czas się kasują te luzy zaworowe i dochodzi do wypalenia gniazd zaworowych czy zaworów właśnie poprzez kasowanie luzów zaworowych i dlatego trzeba je ustawić na takim poziomie, jak przewiduje producent z bazy danych technicznych i wtedy robimy takie właśnie usługi tak samo. I muszę powiedzieć, że tu klient, który regulował, taka ciekawostka, systematycznie przy Renault Clio na nauce jazdy, 1.2 silnik, tam jest też regulacja zaworów, co 30 tysięcy regulował zawory, robił systematycznie serwis instalacji gazowej i przejechał tym samochodem. Do dzisiaj, można powiedzieć, córka jeździ 600 tysięcy kilometrów, nie robiąc w ogóle nic przy silniku, tylko po prostu serwis taki pobieżny, regulacja zaworów, oleje, przegląd gazu. Tak, bo u sterki to się nie dzieje tak, że się zawory wypalają od razu. To jest następstwo zaniedbań po prostu. Tak. Na benzynie też się wypalą, także jeśli się tego nie robi. No każdy serwis przewiduje regulację zaworów, aczkolwiek te serwisy podchodzą tak do tego, że dopóki się nic nie dzieje, nikt tego nie reguluje, ale jednak warto sprawdzić, zmierzyć te luzy zaworowe i w razie potrzeby je wyregulować. Dobrze, ponieważ żona przystępuje z nogi na nogę, musimy oddać Audi, bo będzie jeździła. Jeszcze na koniec tylko powiemy, że warto, żebyście tankowali zawsze na jednej, możliwie na jednej stacji gaz. Dlatego, to są względne pojęcia. Tak, ale żeby wiedzieć w razie czego, jak się brudny gdzieś zatankuje, żeby wiedzieć gdzie. Tylko że na tych stacjach też biorą z różnych miejsc ten gaz. Te mieszanki są tak różne, że nawet nasz taki klient, który w tej chwili już nie ma stacji, ale miał, to mówi, że właśnie pytaliśmy, rozmawialiśmy z nim na temat właśnie jakości gazu. To mówi, no wiesz, mówi, jaki zamówisz, taki ci przywiozą. Także widzę, że po prostu z Niemiec czy w ogóle z Europy Zachodniej przyjeżdżają auta tu na serwis, który myśmy montowali, czy przykładowo te instalacje tu ludzie serwisują, to po prostu pracują tam, czy obcokrajowcy też tu przyjeżdżają, zakładają instalacje, potem tu serwisują. Się okazuje, jak te filtry rozbieramy, że są te wkłady, tak przy KME, jak trzeba wkład wyjąć, to widać na oczy dokładnie, jak ten filtr wygląda wewnątrz, czy jest zabrudzony, czy nie, więc jest różnica w gazu, bo faktycznie to jest za granicę samochodu, samochody, nawet niektóre, co są sprowadzane, ludzie przywożą z gazem, wyjmujemy i te filtry są czyste, można powiedzieć, że można by je wsadzić jeszcze raz, tylko czuć gazem, a nie są w ogóle zabrudzone. Ale i tak uważam, że jakość naszych paliw i gazów w stosunku do lat minionych się znacznie poprawiła. No znacznie się poprawiła, no ale troszeczkę jeszcze by mogła się zmienić na lepsze. I tego wam życzymy, żeby się jakość gazu poprawiła i żebyście się, kto jeszcze się nie przekonał do gazu, to uwierzcie mi, że naprawdę warto. Jeżeli się oddał to do dobrego fachowca, jak chociażby tu do Krzysztofa, to nie może być źle. Trzymajcie się, cześć. Dokładnie. Ale przyjmuję.